Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło projekt nowelizacji o usługach płatniczych. Głównym celem zmian jest zmniejszenie kwoty usługi Interchange. Jak wyjaśnia poseł Genowefa Tokarska, opłata Interchange jest to prowizja, jaką stosują banki i tak zwane organizacje kartowe za rozliczenie transakcji kartą płatniczą. Warto podkreślić, iż opłaty Interchange w Polsce są najwyższe w Europie, bo wynoszą średnio 1,6% od transakcji. PSL proponuje, by maksymalna stawka tej opłaty nie mogła być wyższa niż 0,7%. Na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że inicjatywę w tym temacie podjął Narodowy Bank Polski. Od kilku miesięcy pracował specjalny zespół, który był powołany do spraw opłat Interchange. I co się okazało? Zaproszeni do rozmowy na tym rynku kartowym zarówno banki, jak i organizacje kartowe, a więc zarówno Visa, jak i Mastercard. Drogą sugestii rozmów wydawało się, że to rynek sam reguluje i w świetle tego, o czym mówiłam, że są one najwyższe, dojdą do porozumienia, podpiszą stosowne porozumienie. I niestety organizacja Visa w zasadzie decydowała się na podpisanie tego porozumienia. Mastercard zdecydowanie odmówił, mówiąc, że sami podejmą inicjatywę w tym zakresie od 1 stycznia 2013 roku. I te informacje z zespołu, cały program w sprawie opłat Interchange przedstawiony został na podkomisji do spraw instytucji finansowych, podkomisji sejmowej. Uczestniczyłam w obradach tej komisji i muszę stwierdzić, że jest to wyraźny pad, a więc nie można w zasadzie już dłużej czekać. I stąd ta właśnie nasza inicjatywa Polskiego Stronnictwa Ludowego, by wprowadzić zapis ograniczający w pewnym sensie wysokość opłaty, jaka w naszym kraju może obowiązywać.